Przywołuję polskich marynarzy. Stańcie do apelu. Hołd walczącym i poległym w obronie Malty polskim marynarzom i lotnikom oddała delegacja Rzeczypospolitej Polskiej w 71. rocznicę obrony tej niewielkiej wyspy podczas II wojny światowej. Upamiętnienie heroicznej walki o strategicznie położoną twierdzę, a w szczególności przypomnienie udziału polskich sił zbrojnych w obronie Malty odbyło się w najważniejszych miejscach pamięci. Ludność Malty i broniący jej żołnierze wybrali trudną drogę, aby ocalić najwyższe wartości, mówił podczas uroczystej mszy świętej w kościele świętego Pawła w La Valetta biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. I właśnie w takim miejscu, newralgicznym z punktu widzenia strategicznego, tak wielu ludzi powiedziało: bardziej cenimy sobie wolność i niepodległość. Bardziej stajemy po stronie dobra i będziemy walczyć o pokój. Będziemy walczyć z siłami zła, nawet za cenę utraty zdrowia i życia. Maltański dzwon pamięci stanął tu, aby przypominać o tragicznych miesiącach oblężenia i bombardowań, które trwały od czerwca 1940 roku do lipca 1943. Po odegraniu hymnów narodowych przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą, na której napis głosi: pamięci tym, którzy oddali swe życie w czasie oblężenia Malty. Z przyczyn oczywistych koncentrujemy się na tych najbardziej znanych miejscach, takich jak Monte Cassino, Bologna, Ancona, Tobruk, wiele innych miejsc związanych z walką żołnierzy Polski podczas II wojny światowej, ale pamiętajmy również o tych mniejszych miejscach, tam gdzie ten udział Polski nie był może aż tak liczny, ale był ważny, dlatego że pokazywał, że Polacy walczą gdzie tylko można po to, żeby wrócić do wolnej Polski. Ci piloci, marynarze, którzy zginęli tu na Malcie, do Polski nie wrócili, ale to dziś Polska do nich przyjeżdża. Położona na strategicznym szlaku komunikacyjnym Malta była doskonałą bazą dla okrętów i lotnictwa, z czego sprawę zdawali sobie zarówno alianci, jak i siły osi. W czerwcu 1940 roku bombardowanie wyspy rozpoczęły włoskie siły powietrzne, do których kilka miesięcy później dołączyło silne lotnictwo niemieckie. Chodziło o to, że z Sycylii, z Włoch płynęły statki zaopatrzeniowe dla Afrika Korps, dla armii włoskiej i armii niemieckiej, a bazujące na Malcie okręty im skutecznie w tym przeszkadzały. Więc do upadku korpusu Rommla i armii włoskiej doprowadziły właśnie braki zaopatrzenia. Kiedy Rommel stanął pod El Alamein, był wyczerpany, nie miał paliwa, nie miał amunicji, żywności. Wojsko było wykończone fizycznie właśnie dzięki temu, że po drodze nie zdążyły okręty, tankowce zawinąć do portów w Libii i w Tunisie. Otóż tak ważna była Malta, ponieważ tutaj te okręty bazowały, tu stąd startowały także i samoloty brytyjskie, zwłaszcza w obronie Malty. Włosi i Niemcy starali się Maltę zniweczyć, wyeliminować. W obronie Malty zasłużyli się polscy lotnicy oraz marynarze, m.in. z ORP Kujawiak, który zatonął w czerwcu 1942 roku, patrolując wejście do portu Valletta. Nieba nad Maltą bronili także polscy piloci. No tutaj pamiętajmy, warto przypomnieć takie nazwiska znanych najbardziej pilotów z cyrku Skalskiego i właśnie samego Skalskiego i Eugeniusza Chorbaczewskiego, kilku innych, ale wielu polskich lotników latało również w eskadrach i w dywizjonach brytyjskich. Myślę, że warto również powiedzieć tutaj o dużym wysiłku naszej marynarki wojennej, dlatego że brało udział w ogóle w działaniach na Morzu Śródziemnym w obronie Malty, ale nie tylko w obronie Malty, ale właśnie w zwalczaniu tego szlaku komunikacyjnego,
na tym szlaku komunikacyjnym w ciężkich działaniach brało udział kilka naszych okrętów wojennych, między innymi ORP i Błyskawica, ale ORP Sęp, Grom, Kujawiak. Wzniesiony on został w 1938 roku i upamiętnia poległych obywateli Malty pierwszej i II wojny światowej. Maltański pomnik wojenny w centrum La Valette. Składamy dziś hołd bohaterom, dzięki którym i Malta, i Polska są wolne w zjednoczonej Europie, mówił konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej na Malcie, Stephen Parnis England. In remembrance of the brave Polish airmen and seamen who perished in defense of Malta and freedom during World War II. Upamiętniającą polskich żołnierzy, polskich pilotów, polskich marynarzy, którzy walczyli tutaj w czasie II wojny światowej. Jakże wiele takich miejsc, gdzie Polacy ginęli, byśmy mogli żyć w wolnym, demokratycznym kraju. Malta była miejscem, gdzie kształtowała się historia Europy, miejscem walki i spektakularnych zwycięstw, przypominał Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W okresie od 1941 do 1943 roku Polacy na niewielkiej Malcie również wspierali wojenny trud aliantów. Wtedy, kiedy nie było wiadomo, jak potoczą się losy kampanii afrykańskiej, to czy Malta wpadnie w ręce faszystowskich Włoch, narodowo-socjalistycznych Niemiec, miało bardzo wielkie znaczenie. Doszło do obrony tego archipelagu, w którym brali udział Polacy. Obrony bohaterskiej, obrony heroicznej, obrony, która skończyła się tym, że to przepiękne miasto zostało w dużej części zniszczone. Ale ani Włosi, ani Niemcy nie byli w stanie zniszczyć ducha tego narodu. Za heroizm i oddanie sprawie ludność Malty i jej obrońcy uhonorowani zostali przez króla Anglii Krzyżem Jerzego. Rekonstrukcja ceremonii z kwietnia 1942 roku odbyła się na głównym placu La Valette przed zbudowanym przez Joannitów ówczesnym pałacem gubernatora. Historię oblężenia Malty w artystycznym wydaniu przedstawił także młodzieżowy teatr. Initially, Italy announced a policy of non-belligerence, but with the fall of France, Mussolini could no longer be restrained. Podczas uroczystości organizowanych przez stronę maltańską doskonale zaprezentowała się kompania i orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.
Narodowe Muzeum Wojny w La Valletta. Spore wrażenie robią szczątki niemieckich samolotów, z których wiele zostało zestrzelonych przez aliancką obronę przeciwlotniczą. Przechowywany jest tu także oryginał Krzyża Jerzego. Ciekawostką są polskie ślady w bitwie o Maltę. To zdjęcia okrętu podwodnego ORP Semp. A taka morska mina była przyczyną zatonięcia niszczyciela ORP Kujawiak. Wśród zgromadzonych zbiorów przekazanych przez weteranów odnajdujemy także polskie odznaczenia. Matul itini guerra dinia, uma mitu, al justicia udynia achiar. Dwudniowe uroczystości zakończyły się na cmentarzu w Kalkarze, gdzie spoczywają m.in. polscy piloci ze 138 Eskadry Specjalnej. Obrona Malty zakończyła się w grudniu 1942 roku. Nieco ponad pół roku później panowanie nad wyspą ułatwiło aliantom lądowanie na Sycylii. Heroiczna obrona Malty kosztowała życie kilku tysięcy żołnierzy i cywilów. Obrona Malty była porównywana podczas II wojny światowej z tymi największymi heroicznymi aktami oporu wobec Niemców, wobec Włochów. Ludność cywilna, która cierpiała w sposób daleko idący. Warto o tym pamiętać również z tego względu, że to fakt, iż Polacy złamali na przełomie 1932 i 1933 roku Enigmę, pomógł podczas II wojny światowej Brytyjczykom podjąć tą walkę. Trudno sobie wyobrazić, co by było z Maltą, co by było w ogóle ze sprawą aliancką, gdyby alianci nie dysponowali tą wiedzą, jak łamać niemiecką maszynę szyfrującą. To jest wielki polski wkład, który warto przypominać, dlatego że większość książek o obronie Malty w ogóle pomija ten fakt milczeniem. Jesteśmy tu, by oddać hołd naszym rodakom. To jest kolejne miejsce, które odwiedzamy razem z naszymi kombatantami, z przedstawicielami władz państwowych. Dzisiaj z kompanią reprezentacyjną marynarki wojennej. Wszystkie te miejsca, do tej pory trochę zapomniane, które pokazują nam, jak wielki był wkład Polaków w zwycięstwo nad narodowo-socjalistycznymi Niemcami podczas II wojny światowej. Cmentarz ten, gdzie spoczywają Polacy związani z walkami na Morzu Śródziemnym, związanymi z walkami o Maltę, on budzi szereg refleksji. Zdajmy sobie sprawę w tym momencie, że wysiłek Polski w II wojnie światowej należy rozważać właściwie na różnych obszarach, nie tylko militarnym, ale tym duchowym, który staje się swego rodzaju przemyśleniem dla pokoleń żyjących dzisiaj i z nadzieją dla tych pokoleń, które wiedzę tą przejmą na przyszłość. Do głowy im pewnie nie przyszło, że spoczną na tej gościnnej maltańskiej ziemi. Uroczystości 71. rocznicy obrony Malty przed państwami osi zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W czasie przemówienia na cmentarzu wojennym w Kalkarze minister Jan Stanisław Ciechanowski przypomniał historię obrony Malty, udziału polskich sił zbrojnych i podziękował władzom wyspy za serdeczne przyjęcie. Today we stand in remembrance of the heroic defense of Malta during the Second World War and the participation of the Poles in that defense. The successful defense of Malta was also possible due to the cracking of the German Enigma code. Poles take pride from the fact that Enigma was cracked by Polish cryptographers. Il Polonia ul Polaki isti uionorau l'innazion Malti li defenda l'artuelidu. Viva Malta, viva il Beberia ben il Polaki will Malti. Weterani walk o niepodległość Malty i Polski, mieszkańcy Malty, żołnierze Wojska Polskiego, słuchajcie wszyscy. Stajemy do uroczystego apelu na cmentarzu morskim w Kalkarze, aby oddać hołd polskim marynarzom, którzy na morskich frontach II wojny światowej wykuwali chwałę biało-czerwonej bandery. W sposób szczególny przywołujemy dziś polskich marynarzy i lotników, którzy oddali życie w bojach o Maltę i spoczęli na tej nekropolii.
wzywam wiernych synów polskiego Bałtyku, którzy podczas II wojny światowej walczyli na morzach i oceanach świata, świadcząc o tym, że jeszcze Polska nie zginęła. Stańcie do apelu! Po apelu poległych złożono kwiaty na grobach polskich żołnierzy.